Cześć wszystkim, ja jestem Kowarek, jak zwykle spóźniony, po dwutygodniowej przerwie, jak zwykle, po linii frontu. Słuchajcie, pojawiło się kilka ciekawych informacji, zaczniemy sobie tutaj może nie od Szwedów, ale zacznijmy sobie od schematu. Otóż aktualizacja 1.4.1 wprowadzi nam ciekawe schematy oraz system nagród. No i na jakiej zasadzie to będzie wyglądało? No tutaj mam opisane o schematach, że są to specjalne przedmioty, które można zdobyć jako losową nagrodę, a które można wykorzystać, by otrzymać zniżki przy badaniu nowych czołgów. No, oni opisali to w ten sposób, żeby was nie skłamać, bo nie chcę mówić swoimi słowami. Schematy będą pojawiać się losowo i są dostępne dla pojazdów z wszystkich gałęzi narodowości od poziomu 2 do 10, w tym dla pojazdów, które już zbadaliście. Aby ułatwić wam śledzenie liczby zebranych schematów, prowadzimy specjalny pasek postępu podzielony na sekcje. Zdobycie schematu spowoduje wypełnienie odpowiedniej sekcji. W moim rozumowaniu będzie wyglądało to w ten sposób, że no, będziemy zdobywali schemat dla danego pojazdu i jeżeli dostaniemy wszystkie wymagane te schematy, no to dostaniemy jakąś zniżkę. Tak, dobrze myślę? Dobrze to jest napisane? Są też schematy narodowe, pasują do dowolnego czołgu. Kurczę, gdzieś miałem informację, że było to troszkę lepiej opisane. Głowy nie dam. Tutaj z losowych nagród nie mamy tylko schematów. Mamy obligacje, kredyty, materiały eksploatacyjne i inne przedmioty. I tutaj sobie... ktoś do mnie pisze. Tutaj mamy... Te schematy, tak? Tak, tutaj mamy schematy. W ten sposób to będzie wyglądało. Takie fajne niebieskie, że tak powiem, blueprinty. O, jest tutaj idealnie opisane. Kiedy już zbierzemy wszystkie fragmenty schematu, nie będziemy potrzebowali PD do odkrycia pojazdu odpowiedniego pojazdu. To jest fajna sprawa mimo wszystko. Każdy schemat składa się z fragmentów. Liczba zależy od tieru pojazdu. Każdy fragment wpływa na wysokość zniżki na zbadanie pojazdu. Jeżeli gracz zdobędzie fragment schematu pojazdu, który jest już w jego posiadaniu lub posiada wszystkie fragmenty danego schematu, to fragment ten będzie automatycznie zamieniony na inny typ schematu, uniwersalny lub narodowy. Ten gracz może sam pozyskiwać potrzebny fragment schematu, konwertując odpowiednią liczbę narodowych lub uniwersalnych fragmentów. Liczba wymaganych fragmentów zależy od kieru pojazdu. Słuchajcie, z jednej strony fajna sprawa i trzeba zadać sobie jedno ważne pytanie. Z jaką częstotliwością i jaka jest szansa na losowanie takiego schematu, bo zdobywając wszystkie fragment danego czołgu, czyli tutaj w tym przypadku 12, możemy obadać sobie czołg bez wydawania expa chyba, o ile się nie mylę. Z jednej strony fajnie, z jednej strony nie, bo owszem, przyspieszy to jakby expienie czołgów, ale jednak będziemy wbijali, no już nie będzie potrzebne tyle punktów doświadczenia, żeby ten czołg obadać, będziemy się męczyć troszeczkę mniej. No dla mnie ma to swoje za i przeciw. Ja jednak lubię sobie pograć dłużej na 9 poziomie, czy tam na 8, czy coś takiego. Do popierdółek będzie to fajne, żeby sobie przeskoczyć na przykład z 6 na 7, czy z 7 na 8, bo... No chociaż jest dużo graczy, którzy lubią też grać na tych poziomach, także no nie wiem. W każdym bądź razie zmiana bardzo fajna. Mimo wszystko będzie coś tam nam dropiło po bitwach i no, każdy będzie się chyba cieszył, jak ktoś mu tam wypadnie. I lecimy dalej, słuchajcie. Bo tutaj było nie tylko schematy, ale o nagrodach, wygląd załogi to potem... Przejrzymy sobie tutaj wygląd tych schemaciorów, gdzie się widziałem. Tu, nie tu. O, są. No i tutaj, oła, losowe nagrody i schematy. Czy tutaj coś się... A, dobra, tutaj byliśmy. No i tak to będzie wyglądało. Oczywiście grafiki bardzo ładne. Ostatnio się starają. A tutaj przy otwieraniu. Tutaj te materiały eksploatacyjne. Tutaj coś zakryte. Nie wiadomo, co to jest. Co tam nam jeszcze aktualizacja 1.4 przynosi? Skórki załogantów. Słuchajcie. Jest nieźle, ale to, czy to, albo to,
No, serio. Bananem, pomidorem, kozą. Nie ma banana, sorry. Ale no, krabem. Serio. Widzieliście kiedyś kraba prowadzącego czołg? No, żeż, kurde. No są oczywiście historyczne, pamiątkowe i inne. Ponadto niektóre skórki będą dostępne tylko na określonych serwerach. Grzegorz Brzęczyszykiewicz nawet jest, ale no mam nadzieję, że to i to pójdzie do Azjatów, a nie do nas. No bo nie, ja wiem, że nikt na to nie zwraca uwagi zbytnio, ale no jak oni to wprowadzą, to pewnie to będą pięcioperkowe załogi i będziecie prowadzić pomidorem. No, o ile te historyczne twarze podobają mi się bardzo, no to te kurde, no odpowiedzcie sobie sami na to pytanie. Napiszcie w komentarzach, co wy o tym myślicie, bo no zobaczcie. No nie. Nie. No chociaż no niby też fajnie, że wprowadzają tą konfigurację tych załóg mimo wszystko. No ale nie pomidor, ani nie wiem, jednorożec, koza, baran. Wie co to jest. Dobra, słuchajcie, to tyle, jeżeli o mnie chodzi na temat skórek załogantów. Przejdziemy do wisienki. Szwedzi dostają w końcu buffy. Jak zauważyliście ci, co śledzą mój kanał, to widzą, że często streamuję i robię czołgi szwedzkie. No i słuchajcie, Emil 1951 jest to czołg za linię frontu, na który bardzo liczę, ponieważ Emilem 1 grało mi się rewelacyjnie. I ten czołg będę miał na pewno. Tak samo jak dziewiątkę, bo już się nastawiłem. Przyjrzymy się statystykom. Co tam robią ze Szwedami? HP 1400. Moc silnika z 400 na 440. Super. Chociaż zwiększyli mu tutaj ten silnik, co daje stosunek mocy do masy z 15,17 na 16,69. Jest lepiej. Jest dużo lepiej niż było. Ale są też minusy. Kosztem jest obcięcie prędkości maksymalnej z 50 na 45. Z obrotu kadłuba z 30 na 28, ale obrót wieży z 29 na 27,1. Słuchajcie, wydaje mi się, że przy zwiększeniu mocy silnika nie powinni w ogóle nerfić obrotu kadłuba. Powinni dać jeszcze troszeczkę więcej. Mimo wszystko nie powinno być nerfa w tej kwestii, ale tutaj WG chce nam to zrekompensować obrotem wieży, który no ale tam 6,2 stopnia jest lepszy, więc no bardzo dobrze, no 29, no to nie przesadzajmy, no to naprawdę wolno by się obracała wieża w tym czołgu. Zasięg widzenia 360, zasięg radia 710, tutaj nic nie zmieniono. Działa, przede wszystkim działa. Wszyscy dobrze wiemy, że Szwedzi byli tacy, no nie ukrywajmy nijacy. Mają niby te twarde wieże, ale czas przeładowania kasetu, tak samo jak i czas między pociskami do wystrzału, no jest za duży. I sprawdźmy, co tutaj się stało. Dostajemy w sumie nowe działko, no może nie nowe działko, ale z zmienionymi parametrami. No i wygląda to tak. 320 uszkodzeń, 320, 420 obeki. Zamieniałem nam to na dużo większą alfę, noszącą 360. Penetracji nie ruszają. DPM tutaj się zwiększa z 1700 na 2300. Słuchajcie, w tym czołgu buff super, ponieważ ten czołg i tak miał trzy pociski, zwiększenie tutaj obrażeń na pewno mu dużo da. Szybkostrzelność oczywiście też się zwiększa. Czas przeładowania między pociskami zwiększa się do z 2,5 na 2,75. Nie rozumiem tego zabiegu zupełnie. Szwedzkie czołgi i tak ładują długo te swoje pociski i ta premka mogłaby mieć chociaż te 2,5. No nie, dali nam tutaj 2,75. Nie rozumiem w ogóle czemu. Czas przeładowania magazynka, na co nam się zmienia, z 27 sekund na 21, rewelka. Skrócenie czasu przeładowania o 6 sekund jest naprawdę nieźle. Pojemność magazynu amunicji 75 sztuk. Też nieźle, ponieważ tutaj o 6 sekund zmniejsza nam się czas przeładowania. Pojemność magazynku amunicji 75 sztuk. Super. Dziewiątkę i dziesiątkę mają bodajże te 40 pocisków. Czasem może to nie wystarczyć. Celność 0,34 na 0,38. Nerw okropny, bo
tutaj zapowiadało się, że ta premka będzie miała no, dosyć fajne działo w porównaniu do tych drzewkowych odpowiedników, a oni nam robią dokładnie to samo, co z drzewkowymi czołgami. Mają 0,34, miały 0,34, dosyć celne, fajne działo, dali nam 0,38. No kurde, nie rozumiem w ogóle tego wcale, tego zabiegu. Słuchajcie, no mimo wszystko wydaje mi się, że to są buffy dla tego pojazdu. Czekamy, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Ja sobie na pewno ten czołg zakupię za te punkciory i będę sobie tym grał. Na pewno pojawi się odcinek, bo lubię te szwedzkie czołgi. Oczywiście 12 stopni tam wychył działa, depresja także jest nieźle. My teraz przechodzimy do następnego pojazdu, jakim jest Emil 1. To tam słychać w drzewkowym milu. No dobrze, tutaj nie zmienia nam się nic zupełnie. Przechodzimy do tych najważniejszych zagadnień, parametrów. Zmieniają nam pociski. Odejmują jeden. Z 4 na 3. Prędkość o dziwo zostaje niezmieniona. Stosunek mocy do masy, no tragedia na ten pojazd. 13 to jest nic, no premka będzie dużo szybsza. A raczej dużo szybciej będzie się zrywała. No i tutaj mamy ten sam zabieg, co w premce. 360 uszkodzeń. Czas celowania 3,2. Czas przeładowania 3. Serio, już mogli tutaj zrobić 2,75, tak samo jak tam. Tutaj nie zmienią nam nic, to jest bardzo niefajne. Celem 0,38, czyli no chyba standardowo dla Szwedów, skoro tam znerfili tę celność. Czas przeładowania magazynka z 33 na 22, 11 sekund różnicy kosztem jednej pestki. Pionowy wychył działa 15 stopni, dużo większy jeżeli chodzi o czołg premium, 3 stopnie to jest naprawdę bardzo dużo. TPM zwiększa nam się z 1800 na 2200, że można tutaj uznać w sumie za buff dosłownie tego pojazdu. Emil 2. No i tutaj kolejny ten sam zabieg, że tak powiem, w całej tej linii, poczynając od magazynków, zmieniają nam pociski w magazynie z 4 na 3. Uszkodzenia zwiększają na 440 z 400, czas przeładowania między pociskami 3, także tutaj mamy buff, czas przeładowania magazynka 25 sekund, TPM 2600 w sumie z 1900, no i ROW tutaj 5,9. Zarąbisty buff, słuchajcie, sprzedałem ten czołg dzisiaj, ale będę go chyba musiał odkupić. Alfa zarąbista 440 tutaj na pewno będzie bolało, jeżeli wyjedzie jakiś pojazd. No i tam wpakuje te pęściochy za 440. Bo to nie będzie co prawda 1600 uszkodzeń, tam 1000, żeby was nie skłamać, jakieś do 1300 wydaje mi się możemy dobić na magazynek, no ale dostanie za 440 to naprawdę będzie kawał bólu dla tego pojazdu i czas przeładowania tutaj z 39 na 24 to tutaj 15 sekund wyszło różnicy przy odjęciu tej jednej pestki. Bomba, naprawdę bomba, 25 sekund, także super. Będę musiał odkupić i zobaczyć, jak się gra tym czołgiem po buffach. A co w dziesiątce? Tak samo, pociski z 4 na 3, uszkodzenia z 400 na 440 fajnie. Czas przeładowania z 3 na 2,75 między pociskami, także spoko. Tutaj fajnie, że zmienili tę wartość. Czas przeładowania magazynka z 33 na 21,5 sekundy. Zarąbiście, naprawdę, 21,5 sekundy to jest mało. Po 440, no to tutaj taki T57 Heavy ładuje 29, czy tam MX około 30. Ja wiem, że one mają 4 pociski, ale no... Tutaj to się zniesie mimo wszystko. DPM z 2300 na 2900, ROW 6,78, także super. Tutaj mamy fajny obrazek właśnie Wargamingu, który tam krana buffuje, tutaj się topi Seta IS 4. Na nie też przyjdzie czas, zobaczymy jak to zrobią, jak to rozwiążą. Słuchajcie, po mojemu, jeżeli o mnie chodzi, jest to zdecydowany buff dla linii szwedzkiej. W końcu będzie się wyróżniała na tle innych czołgów z magazynkami i tak, nawet tymi trzema pociskami i dużo wyższą alfą na strzał od swoich poprzedników, także ja uważam, że zmiany jak najbardziej na plus. A co wy sądzicie przede wszystkim o tych zmianach? Napiszcie mi w komentarzu, może podyskutujemy troszeczkę,
Jestem sam ciekaw waszego zdania, czy to jest jednak buff, czy to jest jednak nerf. Naprawdę chętnie poczytam wasze komentarze. A w tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli wam się podobało, pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, o zostawieniu subskrypcji oraz zostawienia komentarza, żeby być zawsze, zawsze na bieżąco. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do następnego razu. Cześć.